Siema, bakteria, Piknik TV. Zapraszam na relację z 37. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Awantura w Białymstoku, Piro w Warszawie, Kolejorz Mistrzem Polski. Zapraszam na piknik! Ruch w ostatnim meczu w tym sezonie podejmował bydgoskiego Zawiszę. Z tego też powodu sektor dla gości pozostał pusty. Na płotach gospodarzy zawisło standardowe oflagowanie. Oprócz tego można było ujrzeć transparent osuch Pinokio, co wyrażało solidarność niebieskich z nieobecnymi kibolami Zawiszy. Ten mecz na żywo obejrzało ponad 5 tysięcy widzów. Pasy na ostatni wyjazd w sezonie udały się do Gliwic w 370 głów. W tej liczbie znalazło się 3 kiboli Lecha, 9 Arki oraz 62 fanów tyskiego GKS-u. Goście na płocie wywiesili kilka flag, w tym jedno płótno swoich ziomali z tych. Gospodarze utworzyli na tym meczu młyn, który dopingował bez flag. W trakcie spotkania opuścili na chwilę trybuny i zaintonowali hasło "piłka nożna dla kibiców". Piast podczas tego meczu stworzył racowisko w towarzystwie swoich flag. Na trybunach tego dnia zasiadło niecałe 5 tysięcy widzów. Bełchatowianie do Łęcznej przybyli w 112 osób, w tym 5 fanów Wisły Sandomierz. Na wejściu mieli małą awanturę z ochroniarkami, dzięki czemu udało im się wnieść sektorówkę z racami, które zaprezentowali w drugiej połowie. Biało-zielona sektorówka prezentowała czaszkę z napisem Crazy Fans. Goście przywieźli ze sobą jedną flagę Torfiorze. Fani Górnika utworzyli młyn liczący jakieś 500 głów. Niestety nadgorliwość ochroniarek spowodowała, że gospodarze nie mogli dostać się do magazynu i ruszyli z dopingiem dopiero w 20 minucie meczu. Na płocie wywiesili 5 flag. Górnicy w drugiej połowie zaprezentowali sektorówkę Pasiaka w asyście flag na kijach, a po jej opuszczeniu odpalili pirotechnikę. W Łęcznej tego dnia zasiadło ponad 4 tysiące widzów. Goście do stolicy Gór Świętokrzyskich dotarli w 24 osoby z jedną flagą. Ich doping ograniczył się do kilku okrzyków. Koroniarze na 2,5 godziny przed meczem zaplanowali zbiórkę na rynku, skąd przemaszerowali na stadion. Niestety do centrum miasta wraz z kibicami dotarli smutni panowie, którzy tego dnia za punkt honoru postanowili sobie sprowokowanie niepotrzebnych konfliktów. Skończyło się to na kilkunastu mandatach. Gospodarze na stadionie utworzyli dość liczny młyn i wywiesili kilkanaście flag. W trakcie pierwszej połowy zaprezentowali oprawę. Składała się ona z transparentu na kijach na dolnej trybunie "Boże, uchowaj nas od fałszywych kopaczy", zaś całość dopełniły pasy materiału tworzące banknot z koroną na środku, wizerunkiem polskiej królów oraz tekstem "Honor jest dziś niczym, sługa koronie wilkiem, łotrem pospolitym, jeno pieniądz dlań się liczy". Podczas ostatniego meczu w sezonie na trybunach w Kielcach zasiadło ponad 7,5 tysiąca widzów.
sportowcom nie dane było udać się do Wrocławia z powodu zakazu wyjazdowego, jaki otrzymali za Harce w Krakowie. Na ostatnim meczu we Wrocławiu gospodarzom nie udało się popisać frekwencją. W swoim młynie wywiesili kilka flag i dwa transparenty dla ziomali. Ten mecz na żywo oglądało jakieś 8 tysięcy widzów. Kibice Lechii Gdańsk wybrali się do Białegostoku specjalnym, wszyscy w okolicznościowych koszulkach, co dało dość fajny efekt wizualny. Z sektora gości na boisko wyrzucili mnóstwo konfetti oraz serpentyn. W drugiej części spotkania zaprezentowali pasy materiału w towarzystwie transparentu. Po ich opuszczeniu pojawiły się race oraz flagi na kijach. W trakcie przerwy spotkania doszło do starcia kibiców. Lechiści wybiegli z sektora gości w kierunku trybun gospodarzy. Doszło do krótkiej wymiany zdań, która zaowocowała stratą barw po obu stronach. Do akcji dość szybko wkroczyła niezawodna w Białymstoku milicja. Fani Jagiellonii tradycyjnie już szczelnie wypełnili ultrę. Na płotach zawisło sporo flag. Gospodarze w trakcie spotkania zaprezentowali oprawę składającą się z flag na kijach, kartoników w barwach oraz pasów materiału, które utworzyły krzyżówkę z nazwiskami piłkarzy. Białostoczanie tego dnia świętowali zdobycie trzeciego miejsca w lidze i z tej okazji po meczu udali się na fetę, gdzie zabawa trwała do rana. Kibice Górnika do Warszawy udali się transportem kołowym i byli mocno spóźnieni z powodu awarii jednego z autokarów. Dopiero pod koniec pierwszej połowy dotarli pod stadion i w klatce zameldowali się w 400 głów. Już w przerwie odbyły się pierwsze wymiany uprzejmości. Przyjezdni wywiesili trzy flagi i prowadzili doping w asyście dwóch bębnów. Teoretycznie Legia wciąż miała szansę na Mistrzostwo Polski, ale by je zdobyć, nie tylko musiała wygrać z Górnikiem, ale jeszcze liczyć, że Lech przegra w Poznaniu. Nieznani sprawcy na wyjście piłkarzy przygotowali oprawę. Do dachu przymocowana została postać Zygmunta III Wazy z szalikiem Legii na szyi, a na dole wywieszony został transparent „Walczcie wytrwale, by mistrz powrócił w blasku i chwale”, a jako czerwono-biało-zielone tło posłużyły flagi na kijach. Do tego odpalonych zostało kilkanaście rac i sporo ogni wrocławskich. Dym przesłonił widoczność, przez co nie tylko mecz przy Łazienkowskiej rozpoczął się z małym poślizgiem, ale także wszystkie pozostałe spotkania ostatniej kolejki. W
ostatnich minutach spotkania na żylecie rozciągnięta została sektorówka w kształcie koszulki. W doliczonym czasie gry legioniści rozpoczęli odliczanie, które jak można było się domyślać zwiastowało racowisko. Na żylecie rozbłysło około 90 rac i sporo ogni wrocławskich. Warszawiacy stadion opuszczali w dość smutnych nastrojach, za to powody do świętowania mieli kibole w Poznaniu. Przy Łazienkowskiej tego dnia pojawiło się 16,5 tysiąca widzów. Wiślacy niestety odwołali wyjazd do Poznania z przyczyn od siebie niezależnych. Zapotrzebowanie na wejściówki było w Poznaniu tak duże, że bilety na sektor gości sprzedano gospodarzom. Przed ostatnią kolejką nie było jeszcze wiadomo na 100%, kto zostanie mistrzem Polski, ale w Poznaniu nikt nie brał innej opcji pod uwagę. Tego dnia nie tylko kocioł, ale cały stadion wypełnił się po brzegi. Kibole z okazji zdobycia mistrzostwa przygotowali kilka opraw. Najpierw na wyjście piłkarzy na prostej została zaprezentowana kartoniada, która utworzyła hasło 2015 Mistrz Polski. Później w kotle pojawiła się oprawa z powycinanymi pasami materiału, która została uzupełniona białymi i niebieskimi sreberkami. Na środku widniało hasło: konsekwencje nie są złe, gdy czyny są odważne. Podczas prezentacji odpalono kilkadziesiąt razy. Na trzecią prezentację kibole czekali do ostatnich minut spotkania. Około 90 minuty meczu nad głowami fanatyków pojawiła się sektorówka przedstawiająca kibola nakładającego sobie na głowę koronę. Po 5 latach przyszedł w chwale mistrz Polski, a królestwu jego nie będzie końca. Do tego wszystkiego odpalono mnóstwo razy. Przez całe spotkanie na Bułgarskiej prowadzono bardzo głośny doping, do którego wielokrotnie włączał się cały stadion. Po ostatnim gwizdku sędziego nastąpiła ceremonia przyznania tytułu mistrzowskiego, gdzie także trwał głośny doping fanów oraz blask odpalanej pirotechniki. Po wszystkim 41 556 widzów opuściło stadion przy Bułgarskiej i większość przeszła na plac Mickiewicza, gdzie świętowano siódmy w historii klubu tytuł mistrza Polski. Piłkarze dołączyli do fetujących kibiców tuż przed godziną 23. Warto także dodać, że po fecie grupa około 350 kiboli Lecha postanowiła
postanowiła umilić czas mieszkańcom anarchistycznego Squatu, którzy nie mieli ochoty na świętowanie. Do zabawy włączyli się także smutni panowie, którzy wyłapali około 58 kiboli. Sezon 2014-2015 za nami. Kibolom Kolejorza gratulujemy Mistrzostwa Polski, a Osuchowi życzymy szybkiego bankructwa. Teraz czeka nas mała przerwa na trybunach. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale podczas tego okresu. Najciekawsze pomysły zostaną zrealizowane. Przypominam, że już jutro pojawią się na naszym kanale relacje z niższych lig, których nie możecie przegapić. Dlatego wbijajcie na Face'a i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV!